No dobra, tylko że zobacz, mój główny problem polega na tym, że jak tą wiedzę na temat tego, co chcą gracze zaaplikować do sesji, które, jak tworzyć w takim razie sesję, jak tworzyć w takim razie przygody i jak uniknąć rzeczy, których ja nie chcę. Czyli teraz dam Ci przykład. Grałem u Jaxy. Jaksa dobrze prowadzi, ale to była przygoda, która niezbyt mnie zainteresowała. Graliśmy ludźmi służby bezpieczeństwa i dostaliśmy zadanie, żeby uratować syna jakiegoś ważnego komisarza, osoby, premiera, Kogokolwiek. Był policjantem. Stworzyliśmy postaci przed sesją, które tak właściwie nie miały żadnego wpływu na to, co one będą. To był taki flavor, po prostu śmieszne teksty, które będą robić. To nie była historia mojej postaci, to była historia o znalezieniu tego kolesia. No i poszliśmy tam, no i chodziło o to, że wiesz, mieliśmy znaleźć poszczególne wskazówki, dowiedzieć się co, gdzie, jak. I tam była jakaś historia, że byli ludzie, którzy walczyli o wolność i tak dalej. I był jeszcze Ktulu, i w ogóle zła istota i cokolwiek. Ale to mnie tak nie interesowało. Na zasadzie to było takie odkrywanie kawałków jakiejś historii i po tym staranie się ją zrozumieć. To w ogóle nie było ciekawe. Jakby, nie. Myślę, że może gdybym mógł zaakceptować coś takiego, to, to może gdybyśmy grali w D&D i byłbym jakimś setkikiem i przeżywał historię jakiegoś kolesia, to byłby jakiś, nie wiem, syn króla, tak? I on musi zrobić coś ważnego. Ja mu pomagam i dowiaduję się, o jego przyszłości. To, to mogło być ciekawe, no nie wiem, jak, jak myślisz. Brzmi to jak problem słabego filmu. Znaczy słabej, słabej opowieści. Wstępnie. Czy znaczy, bo to jest trochę. Wydaje mi się, mhm. że nasza skłonność do słuchania opowieści jest tak silna, że to jest taki trochę uniwersalny wytrych. Czyli jeśli, dobra, przychodzisz na sesję i ona już z założenia nie będzie angażować twojej postaci. Czyli tych chęci tam na pewno nie spełnisz, bo tym z założenia ich nie ma. No tak. Więc. Fundamentalnie korzysta ona tylko z tych chęci, że jest dobra opowieść potencjalnie, yy, wyzwanie dla graczy do rozwikłania, jeśli to jest śledztwo. Powiedzmy, że głównie te dwa zgaduję, tak? Że na tej sesji były te dwa filary. Tak, tak mi się wydaje, chyba. Yy, no to jest teraz tak, albo myślę, że sesja może albo spełnić twoje oczekiwania, z którym przychodzisz, albo zaciekawić cię tym, co ona ma sama w sobie, że nie spodziewałeś się, ale się spodobała. No, pomijam, że można mieć uniwersalne oczekiwanie dobrej fabuły, no to wtedy wiadomo. W każdym razie. Dobra, w tej wiemy już, że nie spełni czegoś z czym przychodzisz. Yy, powiedzmy. Więc po pierwsze brzmi to problem, jak problem sumego filmu. Poszedłeś do kina na film. Film okazał się nudny, no to wychodzisz znudzony. No tak. Po części w sensie może, może. Gdyby była lepiej napisana jako opowieść, te postacie były ciekawsze, bardziej zaangażowały was jako słuchaczy, jako widzów. Lepszy pacing, lepsze cokolwiek, gdyby to wszystko było lepsze, to może by wystarczyło. Że bylibyście na tyle, to ty byłbyś na tyle zainteresowany, żeby, żeby cię zainteresowało. To jest tak hipoteza, oczywiście, ale tak gdyby nie sobie, ale może w sensie to jest jedna odpowiedź. I teraz cię, ty jako wrócił, tylko wracamy do problemu pisarza, że czy jesteś dobrym pisarzem? Napisz lepszą fabułę, le, lepszą opowieść. No tak, ale, ale wydaje mi się, że, znaczy wiadomo, tutaj to jest coś, czego ja po prostu nie chcę, ale, ale wydaje mi się, że to może być coś, coś takiego, że. Jak oglądałem sobie pierwszy filmik Mata Colville'a, który mówi, słuchaj, jest dziewczyna porwana przez gobliny i masz goblinią świątynię, i tam pułapka, gobliny, na końcu bugbear i tak dalej. Ja myślę, że paradoksalnie bawiłbym się świetnie na tej sesji. Wygrywałbym walki, rzucałbym śmieszne one-linery, rzucałbym na inicjatywę i tak dalej. Eee, są jasne zasady, jak się wygrywa, po prostu trzeba przejść z jednego pomieszczenia do drugiego, zabić te gobliny, czasami. Może rozwiązać jakąś małą zagadkę i tak dalej. I tyle. Jakby nie jest to jakieś. Jakby mi się wydaje, że na takich właśnie śle śledztwo drabinowych, takich ktoś coś zrobił, więc po kolei dowiedzmy się, dlaczego. Jest taki problem, że sam musisz sobie, jakby odkopać swój fan. Mhm. Jak, jak ma nie masz pomysłów, to może. albo masz pomysł, które nie są ciekawe, to może się okazać, że będzie to prowadziło do scen, które nie są ciekawe. Bo... Czyli tak myślę, bo w pewnym sensie chyba kilka sposobów do podejścia do tego, ale dobra. Można podejść tak, że zarówno sesja Jaxy, jak i sesja Mafia Colville'a nie miały zbyt ciekawych fabuł. I załóżmy, tak. że odrzucamy odrzucamy to rozwiązanie, jako to, które będziemy eksplorować, bo ono wymaga bycia dobrym pisarzem, więc tu można po części powiedzieć, że jak jesteś dobrym pisarzem, to i tak wiesz, co robić, a jeśli nie jesteś, to nie wyszkolisz się zbyt szybko, więc odpuśćmy sobie próbowanie. Przecież nie wiem, czy sesja Jax nie była dobra, bo nie odkryliśmy tego dużo. Aha, ja mówię okay. tylko, co się działo na sesji, tak? Jakby... Ale mówię, nie, no to sesja, cokolwiek się wydarzyło, no to to się wydarzyło, tak? Jeśli nie... uh -huh. z jakiegoś powodu sam miał 20 stron notatek, które nie padły, to to nie ma znaczenia z waszego punktu widzenia. Ważne, no to, jeśli to było wadą sesji, jeśli dobre rzeczy się nie pojawiły. Mówię z twojej perspektywy, bo nie wiem, inni gracze się może bawili świetnie. Um... Tak mi się też wydawało swoją, więc no to nie jest jakiś diss na jaksa. No, Więc... Dobra, więc załóżmy, że odpuszczamy sobie opcję, że będziemy pisać zawsze fabuły 4 na 5 i lepsze, które zawsze zaintrygują graczy i oni zrobią już wszystko byle, żeby fabuła się podczyła do przodu. Mhm. Chociaż to i tak jest ten model D&D, o którym mówiłem wcześniej, że masz super fabułę i ją się dobrze po prostu obserwuje, ogląda, więc gracze tylko wygrywają walki. Przez co nie mają ciężaru emocjonalnego, nie muszą się trudzić na odgrywanie specjalnie, w sensie inne niż podstawowe. Wygrywają walki, idą do przodu, odkrywają fabułę. Ale tak jak mówisz, to co Intuicyjnie, bo intuicyjnie sesja Mafio Colvillea też wydaje mi się atrakcyjniejsza na piątek, bo jak wyobrażam sobie granie agentem UB i odkrywanie jakichś tam sekretów, to intuicja moja, żebym się mógł tam dobrze bawić, to muszę tego mojego agenta UB jakoś ubarwić, żeby mi się go dobrze odgrywało. Bo śledztwa, takie śledztwo może być potencjalnie właśnie też cięższe emocjonalnie do odgrywania, trzeba więcej tam się jakby. jakby jest, brzmi mniej atrakcyjnie samo w sobie do wykonania, muszę dołożyć swojego fanu przynajmniej na ten etap, żeby się rozgrzać, zanim śledztwo się, się rozpędzi. Bo potem może się rozpędzi i spoko, natomiast na początek, nie wiem, musiałbym coś do mojej postaci dołożyć, co by się sprawiło, że będę sam się dobrze bawił, sam ze sobą, powiedzmy. Czy w tych pierwszych hmm. rozpędzających się interakcjach. Natomiast wydaje mi się, że też to jest pytanie, to jest dlaczego D&D działa? Wydaje mi się, że Sesja mafii Colville'a. Gobliny porwały córkę Kowala, trzeba je pokonać. Uderza w dużo dodatkowych, uniwersalnych chęci i pragnień ludzi. Bo po pierwsze od razu masz przejrzysty konflikt. Jest jakaś wioska, która w sensie jest społeczeństwo, którym możesz pomóc. A ja rozumiem, jakie jest tam jak jest śledztwo agentów UB, to to nie jest takie oczywiste. Bo sprawa jest skomplikowana, tajna trochę i tak dalej. Tu masz od razu wioskę, której można pomóc. Jeszcze porwali córkę Kowala, porwali dziewczynę w domyśle bezbronną, bo jest córką. Tak. Więc niewinna osoba została porwana przez złe siły, więc od razu jest jeszcze element niesprawiedliwości, która się dokonała. Do tego, no, wy jesteście herosami, wasze postacie są heroiczne, zdolne do walki i tak dalej. I zadanie, które do wykonania jest względnie proste. Znaczy, będzie konflikt, będą walki, pułapki, ryzyko śmierci, ale zadanie jest proste. Idziecie i będziecie walczyć, żeby. Jakby dokonać sprawiedliwości, żeby zniszczyć niesprawiedliwość. Więc wydaje mi się, że na dzień dobry dostajesz dużo kluczy, które uderzają w rzeczy, które naturalnie chcemy robić, w przejrzystszy sposób. Możliwe, że ktoś woli grać wypalonego agenta UP i odkrywać śledztwa, ale wydaje mi się, że generalnie Mafia Colville uderza na starcie w bardziej uniwersalne rzeczy, jak i DD uderza zazwyczaj w bardziej uniwersalne rzeczy. To może być powód, moim zdaniem, dlaczego ono częściej działa, bo nie kombinuje. No tak. A czasami raz na jakiś czas, kiedy wszystkim przy stole to pasuje, może przejść do jakichś takich trudniejszych, wów. tak samo jak my graliśmy przecież i mieliśmy na no, naszych setach TND, tak? Jedna z najfajniejszych rzeczy był nasz konflikt z postacią graczki, która grała Diablecie, a my graliśmy postaciami bardziej nie wiem, praworządnymi, tak? A ona grała bardziej chaotyczną osobą. I tutaj był, pojawił się konflikt, który był bardzo fajny swoją drogą. Hmm? Ha, ale wiesz co? Jakby dobra. Czyli to mamy, tak? Bo tak jeszcze przetrwę myślę, czy na przykład czy tak nie działa dużo anime. Znaczy, że... Czy pewnie seriali w ogóle, ale nie my chyba, ma, że. Ma jakiś taki prosty, bazowy premise, który jest fajny do oglądania. Mechy się biją ze sobą. Albo mechy biją się z otworami. I kiedy to cię nakręci i wprowadzi cię w świat i w postacie i w podobne rzeczy, wtedy masz fundament, żeby budować ciekawsze konflikty. A ciężko wejść na głęboką wodę w agentów UB i w, okay. i w skomplikowane intrygi. No dobra, to jest, to jest w ogóle super podejście, ale teraz zastanówmy się nad tym. No wiesz, bo to, co mnie interesuje jest perspektywy i też mówię to bardziej tak, bo mam prowadzić sesję Legendy Pięciu Kręgów i zastanawiam się w takim razie, jak wziąć te rzeczy, które mi się będą podobać, tak, żeby uniknąć tych błędów, które wiem, że nie będą się podobać. Już z założenia mamy troszeczkę cięższy, cięższy setting, ale też w niego po żeby mhm. przeżywać dylematy moralne samurajów, czyli przygoda, którą stworzę, musi pozwalać tworzyć te dramaty moralne samorajów. Czyli z założenia musi być to przygoda o postaciach graczy. Czyli to, co ja wymyśliłem, jakby jak teraz, mm -hmm. nie jest o postaciach graczy i to jest problem. Ale jak w takim razie mam zrobić coś, co będzie o postaciach graczy? Czyli jak mogę to zrobić? Czy to nie jest w dużej mierze problem pierwszego aktu? Teraz jeszcze myślę. O co chodzi? Przypomnij mi w skrócie, jaki, jaki był wasz cel na sesji Jaksy? Jest jakiś... Zaginiony syn ważnego urzędnika, którego trzeba odnaleźć, bo inaczej będzie problem. Okej. Okay. Wyobraź sobie, że masz dokładnie tę samą sesję, ale na początku masz jeszcze scenę albo kilka scen. Tylko dobra, tu by się przydało jakieś minimum wątków postaci, no ale załóżmy, że. Dobra, spróbujmy to jakoś neutralnie: że macie tą agencję UB i przychodzi do was ten urzędnik, a macie scenę, gdzie tam osobiście do was przychodzi i mówi do was, że, nie wiem, wasze biuro miało, ma słabe wyniki zachowuje się beznadziejnie, jesteście podejrzani o zdradę tak w ogóle i tak dalej, słuchajcie, y, albo, albo się poprawicie, albo wszystkich was zamkniemy do więzienia i wyślemy na Syberię, ale więc przychodzę do was, mam dla was ostatnią prośbę, porwali mojego syna. I potem jest cała reszta tego, co musicie zrobić. Okej, okay, no, no dobra, tylko, że wiesz, to jest dalej, jakby ja bym czuł, że fajnie, 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 ale... Jakby okej. Okay. Dobra, to czekaj, to wyciągnę ten większy kaliber, o którym myślałem na początku. Masz. Yy, dobra. Jesteś agentem UB. Jesteś na delegacji. Przez telefon kłócisz się z żoną, którą bardzo kochasz, tak poza tym. E, pokłóciłeś się z żoną, ona nie odbiera. Mija, mijają dwa dni. Wracasz z delegacji do domu. Żony nie ma. Okazało się, że jest porwana i nie ten syn urzędnika, tylko ta żona jest tam gdzieś zaginęła. I ten sam quest, ale trzeba odnaleźć ją. Okej, okay, to już jest lepsze. Ale to jest chyba. To jest w ogóle ciekawy problem, o którym trzeba będzie porozmawiać w takim odcinku podcastu, jest to, że. mnie to nie interesuje. Okej, okay, no mogę sobie wyobrażać, że wiesz, to jest mhm. moja dziewczyna, która została porwana, i mogę próbować sobie wykrzesać te emocje. I pewnie są ludzie, którzy to robią, i myślę, że to jest w ogóle duża duży sukces LARPów, że ludzie potrafią wykrzesać takie emocje. Ja nie. Dla mnie ta żona jest w ogóle nieistotna. W ogóle, w ogóle, w ogóle. Mhm. Myślę, że mogłaby być dla mnie istotna, gdybyśmy grali trzy sesje i po trzech sesjach ta żona byłaby w centrum wszystkiego. Byśmy z nią robili rzeczy, ona by się śmiała, ona by płakała, miałaby problemy i tak dalej. Wtedy myślę, że bym się zainteresował. Ale mhm. tak to jest... Ne, jakby cokolwiek. Żadnego pomyślałem, bo wcześniej jakby eksplorowałem tylko taki temat, czy, no właśnie, problem pierwszego aktu. Że jeśli nie jesteś zaangażowany w sesję, to nawalił pierwszy akt, cokolwiek się w nim działo. I że może w takim razie, bo pierwszy, celem pierwszego aktu w opowieściach jest też zaangażowanie w widza w to, co się będzie działo. Przedstawienie mm -hmm. świata, postaci, pokazanie problemu i tak Więc to był pierwsze moje, pierwsze pytanie, czy może, właśnie, lepszy hak na początku. Teraz ta żona faktycznie może być tak, że na przykład ta, ta sesja OUB była za ciężka, jak na, y, jak na coś bez rozbiegu. Więc może faktycznie wcześniej przynajmniej jedna sesja, a może więcej, gdzie na przykład jesteś agentem UB i robisz ubykowskie rzeczy, które na przykład są fajne same w sobie, lżejsze, że nie wymagają takiego rozpędu y, emocjonalnego, jak tamta sesja. Nie wiem, jakieś... Cokolwiek na cokolwiek, cokolwiek jest fajne w systemie, wy to robicie. Albo na upartego nawet może być sytuacja, że gracie sesje, które nie są aż tak dobre, ale i tak już was... Ok y Zaznajmiacie się ze światem, z postaciami, i tak dalej. I faktycznie jest ta żona. I ona ma znaczenie. Jakoś tam. Okay. I wtedy w pewnym momencie jej, jej porwanie ma znaczenie, i to wystarczy, żeby się zaangażować w wątek, i wtedy to śledztwo. Hmm. I dokładnie to samo śledztwo chcecie robić, bo gdyby to. Te, dobra, te, to czy żona, czy nie, to jest mniej istotne. Istotne jest to, czy, czy problemu nie rozwiązuje dobry pierwszy akt, który angażuje graczy w sesję. To. To jak zaangażować, to jest inne wyzwanie. ale... No właśnie, zastanawiam się nad tym, czy, czy jest na przykład coś, co się dałoby zrobić lepiej. I teraz myślę o sesjach, które mi się podobały ostatnimi czasy. I mam dwa typy. I myślę, że tutaj, tutaj może być coś pogrzebanego w środku. Eee, mówię oczywiście z perspektywy gracza, bo z perspektywy mistrza gry to tam sprawa jest zupełnie inna. Myślę, że jedna rzecz, która była. Były dwie sesje, które mi się podobały. Jedna rzecz obiedziały się. W semi-japońskim settingu. Ciekawe dlaczego, nie wiem. Może to zbieg okoliczności. Um, ale tak, raz było tak, że byliśmy w wiosce. Wioska była, była dotknięta zarazą. Yy, ludzie umierali w tej wiosce. My spędziliśmy w tej wiosce jakiś tam czas i, i jedna graczka była w ogóle, czy postać graczki była chora i tak dalej, ale to było jakoś tak mniej istotne. Jakby chodziło o to, że to było to. No i w tym momencie nasz mistrz mówi: Dobra, co robicie? No i my zaczęliśmy eksplorować rzeczy, co możemy, co możemy zrobić. Okazało się, że problem pojawił się od razu, ponieważ przyszła armia, która powiedziała: Jak to jest zaraza, to my was wszystkich zabijemy. I wszystkich, którzy są w ogóle dotknięci tą zarazą. Znaczy, był oddział wysłany, więc miałem też takie: Okej, okay, ja chcę ochronić tych ludzi, a przy okazji zabić tych, tych ludzi, którzy chcą. Nas zabić, bo z nimi nie da się dyskutować. Oni myślą, że jesteśmy też chorzy i pewnie będziemy zarażać ludzi, więc chcąc wszystkich spalić. Um, co jeszcze? Było tak, że jak graliśmy, to mieliśmy opcję, właśnie nie było czego do odkrycia, po prostu mieliśmy się. Nie wiedzieliśmy, jak to się skończy, mieliśmy sami rozwiązać ten problem. Okazało się, że gdzieś. Było lekarstwo, ale można było to rozwiązać na kilka różnych sposobów. Może dałoby się przekonać tego generała, ale my go zabiliśmy. Może dało się zrobić inne rzeczy, ale my zrobiliśmy to po swojemu. Na zasadzie, wiesz, mieliśmy otwarty, dość zamknięty wątek, ale otwarty zakończenia. Nikt nie powiedział, w którą stronę możemy iść. Nie było żadnej tajemnicy do odkrycia, niczego w tym rodzaju. W każdym momencie mogliśmy wszystko rozwiązać w dowolny sposób. Naszym problemem było przeżyć w stylu, żeby armia nie zabiła nas. E, jedna sesja, druga sesja, którą graliśmy teraz u, u Błażeja, to było tak, że byliśmy ostatnimi samurajami klanu e, Błażanta i było tam backstory, które było ciekawe, którego do końca nie znaliśmy, czyli że nasz klan został zniszczony, bo praktykowali czarną magię i mieliśmy córkę naszej Daimyo, która nam zleciła te rzeczy i był też zły generał, który zabił tych ludzi i my prowadziliśmy nasz, nasz własną tawernę. No i początek przygody rozpoczynał się od tego, że przyjeżdża ten sam generał, który zabił nasz klan, i on będzie nocować w tej okolicy. Więc dobrze by było, żebyśmy z nim porozmawiali. Może jesteśmy w stanie się na nim zemścić, a może jesteśmy w stanie przekonać go i powiedzieć, że on zrobił coś złego. Zobaczymy. Naszym teraz głównym celem jest to, żeby on zatrzymał się u nas. A nie u tego drugiego, u tej drugiej tawerny. I zaczęliśmy mieć problemy. I było dużo problemów. Na przykład nie mamy jedzenia, bo nasza dostawa nie przyszła. Czemu nie mamy jedzenia? Bo jakiś zły koleś nam ukradł. No dobrze, teraz moja postać, która jest wykidającą, przyjdzie i siłowo wyciągnie te informacje. To było fajne pod tym względem, że nie było poprawnej odpowiedzi. Nie było tego, że tak masz to zrobić. Tylko. I zobaczył, że moja postać jest twarda i chce to wykorzystać siłą, więc udało mi się to twardo wykonać siłą. Nie było penalizowania, że trzeba być sprytnym, mądrym i zrobić to najlepiej. Mogłem grać taką postać, jaką chciałem. I też przeżywać konsekwencje związane z moimi wyborami. I to było mega fajne. Um, no ale właśnie, te dwie rzeczy mają, wydaje mi się, część wspólną. Um, jak wyciągnąć tą część wspólną i włożyć do swoich sesji? Jak to zrobić? Hmm. Bo całościowo to, o czym ja myślałem w międzyczasie, między innymi myślałem o trzech rzeczach, ale <laughs> dwoma, dwoma, dwóch niezwiązanych z, z treścią, ale to były to na procesorach tych na, na slave procesorach w każdym razie. Bo po części brzmi to jak problem, który to wszystko przesłania, to jest problem pierwszej sesji. Bo czy nie jest tak, że bardzo dużo wątków i tak dalej siądzie, jeśli są na późniejszych sesjach? Kiedy jesteś zaangażowany w postać, w świat, w cokolwiek. Pewnie tak. Zakładając, że w ogóle to robisz i że dużo sesji, z którymi mieliśmy problem ostatnio, odgraliśmy, to i tak były sesje pierwsze, kiedy tego nie ma, by sprawia, zawsze startujesz od zera. I że wtedy jest problem, że dużo wątków nie siada, no bo, bo nie miały czasu się rozpędzić. Tak jak problem z tym Ktulu, właśnie możliwe, że to Ktulu by siadło, gdybyście mieli sesję dwie rozpędu, kiedy się zaangażowali chociażby w tego urzędnika i w jego syna. Żebyście mieli okazję go poznać. I okay. Więc ale... y, mhm. całościowo. Czy znaczy, dobra, to jest bo rozumiem, że tamte sesje się udały, pomimo tego, że, to, że tak było. Więc to jest, to jest inna sprawa, ale myślę, że jakby na boku jest ten argument, on jest chyba że warto wziąć go pod uwagę, kiedy startuje się kampanię, żeby zacząć od czegoś, co będzie, że tak powiem, lekko strawne mhm. I tam powstawiać haczyki na długoterminowe wątki. czyli to sesję wykorzystać, żeby dać postaciom okazję do zaprezentowania się? Yy, i przystawić świat, no i dać coś lekko strawnego. Właśnie pytanie, czy tak nie robi większość seriali na przykład? Że pierwsze odcinki są takie trochę bardziej takie frywolne po części. Eksplorują, hmm. robią, dają takie... Nie dają jeszcze ciężkich wątków. Ewentualnie kończą się szokerem tak na koniec, że wiesz, oglądasz go, jesteś zaintrygowany, o, ciekawe co się będzie działo, ciekawy świat, ciekawa postać, fajna scena. Czy tak nie robi Gra o tron pierwszy odcinek, że na końcu Jamie wypycha Brana z okna? Chyba I wtedy tak. jest takie... Wcześniej wszystko jest takie, wiesz, aha, co ciekawego ten serial fantazy ma nam do zaoferowania. Okej, okay, okej, okay, jakieś ciekawe postacie, fajne motywy, fajne rzeczy. E, dopiero bomba jest pod koniec i wątki poważniejsze wchodzą potem. To jest moja pierwsza myśl, że chyba to jest dobry sposób myślenia o kampaniach generalnie, czyli zacząć czymś, co jest lekko strawne, e, zawiązując w fajny sposób wątki i tak dalej, i tak dalej. Znaczy myślę, że ciągle jakby sceny, postacie, sceny o postaciach się wszystko aplikuje i flagi, natomiast, że rozpędzać się powoli. A teraz pytanie, bo te obie sesje, o których mówisz, były jednak jednostrzałowe. więc. Znaczy, jedna składała się z dwóch sesji, ale tak, opowiadały krótką historię jak na razie. W sumie większość filmów jest jednostrzałowa tak naprawdę. Idziesz tak. do kina na film dwugodzinny bez nieczęść nie franczyzy. Znaczy, wiadomo, właśnie potem Avengersi działają lepiej, bo mają wprowadzenie iluś filmów. Powiedzmy, działają lepiej, ale no mają, mają zaletę tego, że są wprowadzone już przez inne filmy. Ale Iron Man, pierwszy, nie ma żadnego wstępu i tak jest dobry. Mhm. Więc okej. Okay. A czy wiesz co, ja. Ja staram się tak technicznie złapać. Może nie ma takiej odpowiedzi. Że po prostu nie istnieje, tak? Ale staram się, jakby znaleźć jakiś taki trik, który mógłby zadziałać. Dopatruję się bardzo tej, tego Apocalypse Word. Na zasadzie, że. Znaczy, przez Apocalypse Word to jest taki wytrych, tak? Bo nie chodzi o Apocalypse Word. Ale chodzi o to, że zobacz. Zaczęliśmy w obu przygodach w małym miejscu. Małym i prostym do zrozumienia. W stylu, skala była dość niewielka. Mała wioska, prawie wszystkich tam znamy. Um, mieliśmy od razu zbudowane relacje. Byli tam ludzie, których my znamy, którzy byli zaangażowani w tą historię, tak? Mm -hmm. Byli nasi służący w, tym, w tej tawernie, byli nasi pewnie bywalcy w tawernie. Albo nawet jeżeli ich nie było, to łatwo było sobie wyobrazić postaci, które mogłyby się tam pojawić. Jeżeli w środku sesji wpadłby jakiś ziomek, Hayato, i byłby naszym stałym bywalcem, który dużo pije, to każdy by stwierdził, A, no tak, no, Hayato. Um, wszyscy go znają. Albo jak graliśmy w tej wiosce, no to tak samo. Mieliśmy relacje już z istniejącymi osobami. Więc wszyscy od razu rozumieli, jakie są granice, co mogą robić w settingu. W sesji jaksy było to, że my idziemy w nieznane. Poznajemy to nieznane. I musimy... Zdobyć tyle informacji, żeby na końcu, kiedy przejdziemy do, takie, do tego reaktywnej części przygody, a możemy do niej w ogóle nigdy nie dojść, jak przejdziemy do tej reaktywnej części przygody, żeby w pierwszym momencie poznać ten setting i dopiero potem robić rzeczy. Tutaj wszyscy już od samego początku mieli jakąś spójną wizję. Więc od sytuacji pierwszej decyzyjność była rzucona na nas, w tylu macie problem, problem, co robicie? Ja będę improwizował rozwiązanie. Mam jakieś pomysły, ale będę improwizował. Tak czuję, że tak mistrzowie gry robili. Um... Nie było takiego. No to tutaj znajdźcie odpowiedzi. Tylko nie. Zobaczymy, co się stanie. Macie problem, rozwiążmy go. Eee, Teraz. Eee, dwa. Myślę, że tak jeszcze. Szukam innych rzeczy. Plusami tego rozwiązania były takie, że że spędziliśmy troszeczkę czasu na budowanie tego otoczenia, także, wiesz, widzieliśmy, założę co i jak. Przed sesją? Znaczy, tak trochę, nie? Że było takie, mhm. mistrz gry się zapytał na przykład, jak wasza postać, jak wasze postacie się znają w tej tawernie. Ileś ciekawości? Pół godziny? Więcej? Mniej? Myślę, że max pół godziny. To było związane z tworzeniem postaci. A, i co ciekawe, mistrz gry powiedział nam, jaka jest rola tych postaci w obu przypadkach. W sesji Płażeja w tym w tej tawernie były to dokładne role w stylu, ty grasz takim kolesiem, ty grasz takim kolesiem, ty grasz taką dziewczyną, ty grasz taką dziewczyną. Masz tutaj ogólny koncept, który pasuje już do tego wszystkiego, a sobie go tam dodaj. Ja grałem Roninem Wikidaiwą i sobie wyobraziłem, że jest pijakiem, że jest koleszem, który jest, wiesz, mm -hmm. przeżartym przez życie i tak dalej. Ale to była moja inwencja, ale ja zostawiam informację. Ty grasz ostatnim samurajem, który kiedyś był samurajem, teraz nie jest. Jest Roninem, jesteś Wikidaiwą w karczmie. Dokoloruj sobie, dokoloruj sobie. Czy na obu tych sesjach postaci były generalnie proste? Um, na tej pierwszej sesji postacie tworzyliśmy sami, ale one były... jakby... Mizru powiedział... Pamiętam, że jak wtedy tworzyłem, miałem samuraja, który strzelał z łuk czy coś tam, to Mizru zapytał się mnie, jak trafiłeś do tej wioski, czemu ta wioska jest dla ciebie istotna? I... Powiedz mi o tym. I ja powiedziałem: No, oni mnie kiedyś uleczyli po bitwie, w której brałem udział i spędziłem tam czas, i teraz przez dwa lata uczę wieśniaków strzelać z łuku. On powiedział: Super, to jest idealnie jak to pasuje. Yy, Przeszły mi do głowy po drodze cztery tematy, trzy związane z tym. Znaczy trzy wątki, cztery wątki trzy związane z tym, o czym mówimy. To jest yy, więc tak. Pierwsza moja myśl standardowa, po to tak, to są sesje, na których nie byłem, więc ciężko mi teraz gdybać. Aż tak mm -hmm. bardzo. Trochę oczywiście mogę i to zrobię. Pierwsza to jest struktury, bo struktury są, jakby ja patrzę na nie jako coś, co jest uniwersalne, na zasadzie, że to musiało, jeśli te sesje były dobre, to moje podejrzenie jest takie, że struktury musiały być. Mm -hmm. Teraz, więc to jest, to jest pierwsze pytanie ciekawe. I ono, tu jest podwątek, jeden z tych trzech, który jest ciekawy. Jeśli grasz sesję, na której tworzysz świat, to czy tworzenie tego świata już jest elementem przygody i częścią struktury, czy nie? Może, może w pewnym sensie Może to już jest początek pierwszego aktu Może, może to jest cały pierwszy akt Może mógłbyś zagrać sesję fejta Gdzie tworzysz świat i postacie W godzinę I potem masz od razu key event Bo inciting incident ustaliłeś przy, Tworząc, tworząc yy, świat I przygodę w pewnym sensie, bo tworzysz od razu problem Więc zaczynasz od razu Key eventem i wchodzisz do drugiego aktu Od początku sesji. Dlaczego? Bo strukturalnie wypełniłeś rolę pierwszego aktu Tworząc świat Okay. już wiadomo, jaki jest świadkim, są postacie i jaki jest problem. Więc to jest pierwsze ciekawe spojrzenie, że w sumie nie wiem, czy można ignorować tworzenie świata jako coś, co jest poza sesją. Że ta sesja mogłaby się nie udać, gdybyście dostali, yy, gdybyście emocjonalnie weszli w to wszystko dopiero w momencie, kiedy rozpoczęła się gra tak, jako taka. To jest do, do rozważenia tak w ogóle. Myślę, że, ale intuicja moja mówi mi, że to już jest element gry w zasadzie, bo już o tym myślisz, już to znasz, już poznajesz swoją postać i tak dalej. Okej, okay, ale teraz taka... A jeszcze jest... Czekaj, ostatni argument jest taki, że mm -hmm. bo to jest oddzielne pytanie, to jakby wracasz do tego, czy, yy, czy model rozgrywki Apocalypse World mniej więcej jest po prostu, jest solidnym modelem rozgrywki. Czyli takim, że faktycznie się zarysowuje się problem, który musi być, też on musi być tak nam, namacalnie rozwiązywalny w prosty sposób w miarę i dajesz otwartość graczom na, no de facto na scene request, na to, żeby oni wymyślali sceny, no, i współtworzycie historię, po prostu model rozgrywki. On może być po prostu solidny i tyle. Może czy pewnie nie jedyny, ale działa. Chociaż to wracamy trochę do tematu, że jest to model, tak, tworzenia, no, Scene Requestów. Gracze wymyślają sceny, na które mają ochotę. Tak rozumiem po części, tak, już przechodząc, uogólniając. I to. To jest niezły model. Znaczy, no, Prime Adventures na tym bazuje, tylko to jest, on dodaje jeszcze strukturę aktową, ale to jest to. Okej, okay, ale... Tylko, że rozumiem, że jest jeszcze mechanika tworzenia problemów, tak? To jest jeszcze Apocalypse World to robi, że on ci daje jeszcze problemy. Znaczy, wiesz, no oboje tych graczy, czy mistrzów gry, oni nie prowadzili zgodnie z Apocalypse World. Ja tylko po prostu mm -hmm. mam w głowie, że widzę jakieś takie podobieństwa, że czytałem i myślę sobie, ej, chwila, Baker o tym pisał i to jest dość podobne i może dlatego mi się podoba. Ale to, co ja widzę tutaj, jest takie, że no, my mieliśmy problem w takim razie. Może to jest problem nie do zignorowania, że jak zaczęliśmy grać w Legendę Pięciu Kręgów, to usiedliśmy i ja powiedziałem Wam, patrzcie, to jest świat i sobie stwórzcie postaci. A Wy powiedzieliście, nie? Po czym był problem tworzenia tych postaci, był problem rozpoczynania sytuacji początkowej i tak dalej. Może to jest nie do zignorowania, może powinno się bardziej określić jako że w stylu, słuchajcie, gramy. W tym miejscu, które jest małe, mm -hmm. jest taki problem, mniej więcej, w tylu, albo nawet jeszcze nie powiem wam, jaki problem, ale jest mniej więcej taki problem. Postacie, które widzę, to x, y, z i kolejne permutacje, i teraz wybierzcie sobie jedną z tych ról. Chyba, że wymyślicie coś dodatkowego, ale musi pasować to do jakby tematu tego. Jak nie, to won. W stylu, nie, jakby nie ma opcji. W tym momencie może jest takie, że teraz gracz się zamiast zastanawiać zwierzę. Z, nieskończona ilości pomysłów, kim ja bym zagrał. Myślę sobie, ej, ale w sumie to taka postać brzmi ciekawie. Ja bym sobie zagrał kimś takim. Jeszcze nigdy kimś takim nie grałem. Spróbujmy. Nie jestem pewien, czy to by rozwiązało problem, w cudzysłowie, tej sesji. Y, zwłaszcza, że nie wydaje mi się, żeby na początku postacie były w jakimś konflikcie ze scenariuszem. No nie, no nie były, ale... Y, może być pytanie, że one może to by nam pomogło stworzyć konkretniejsze postacie, które miałyby na przykład Ninio i Giri zrobione. Bo tego nasze postacie nie miały w mierze. To był problem na pewno. Więc może. Natomiast wracam, powtarzę jeszcze raz, że mi się ciężko ocenia coś, co w zasadzie miało pierwszy akt i półwę drugiego. Było nieskończone po prostu. To ciężko krytykować. Znaczy, Wiesz, ja tutaj niczego jeszcze nie krytykuję, bo wszystko jest jeszcze do. Znaczy, tak, aczkolwiek wracasz do tego jako do przykładu czegoś, co się raczej nie udało. W sensie, że był. A czy naprawdę ma ro rocky start, powiedzmy? Mogę się zgodzić, że start, że początek jest trochę rocky. Okej. Okay. Ym... Znaczy, dla mnie problem jest taki. Jeżeli. Inaczej czuję, że przygotowałem sesję, która inaczej, podoba mi się sesja, podobają mi się sesje, które grałem. Ja tych sesji nie przygotowałem. Mm -hmm. Chciałbym przygotować sesję, która będzie mi się podobać. Eee... Jakbym był graczem, oczywiście mówię, z perspektywy mistrza gry wszystko wygląda inaczej. Może gdybym usiadł na swojej sesji, bym twierdził o, to jest po prostu to, to jest to, czego szukałem, ale nie wiem tego. Po prostu <gry> mówię z perspektywy tego, że Wiem doraźnie to, co jako gracz mi się podobało, więc chciałbym teraz to może wykorzystać, przynajmniej jakieś elementy. I teraz pytanie, z których tych elementów są dobre, które z tych elementów są kluczowe i które z tych elementów nie robię, bo nie wiem jak i jak zacząć je w takim razie robić. Nie wiem, jak bardzo Ci pomogę, biorąc pod uwagę, że nie było mnie na tych sesjach. Nie jest, mogę nie być w stanie wydobyć od Ciebie informacji, które są potrzebne albo no dobra, nie to... w stosownym czasie. No to jest jedno. Bo sam zastosować model jakby prze przekazania na graczy inicjatywy problemu, rozwiązania problemu wydaje się łatwe do zastosowania w Teście Legendy pięciu kręgów tamtej naszej. Czyli nie tworzysz wiele więcej niż problem, że transporty drewna przestały przychodzić i ewentualnie rzucasz tam kilka plotek. I jest plotka o demonach, i jest plotka o tym, że zrobiła to armia żurawia czy kogokolwiek i koniec. Y I... Pytasz nas, co teraz z tym robimy. I to jest jakby model już rozrywki, że. No więc potencjalnie wtedy zaleta jest taka, że my przyjmujemy inicjatywy, wymyślamy sobie, wymyślamy sobie rozwiązania, które nas interesują. I fajne jest. czy to się fajne nie sceny. wykolei przypadkiem. Nie wiem, ale przychodzi mi do głowy coś innego jeszcze. Właśnie bardziej problem, w sobie problem pierwszego aktu, czyli problem z postaciami. Czy znaczy problem, no powiedzmy, ale że gdybym oglądał serial o tym, co się działo w naszej legendzie pięciu kręgów, no, czyli te, no, z tym tra transportem drewna oczywiście, to może to, co by pomogło, coś, co ciągle można zrobić, to są wprowadzenie postaci naszych, w taki nawet na zasadzie scene requestów, czyli dobrze graczu A, to je, wiesz, stwórzmy fajną scenę, która pokaże coś fajnego o twojej postaci na starcie, że ma takie fajne wejście jakby, e, wejście do tego, co się dzieje. Czyli, nie wiem, to nie pamiętam dokładnie jest skilli, tak, ale że samuraj z klanu lwa, który jest świetny w walce, czy jest świetny w walce, no to ma scenę, jak trenuje z pięcioma rekrutami, z pięć na jednego i wszystkich rozwala. I jest, jakaś, jest jakaś jakieś, jakieś rzuty takie, które to określają. Mamy taką walkę jakąś, która pokazuje prowess tej postaci. Może nie pięć na jednego, no ale jakiś tam no wiadomo, bierze kłode drewna w ręce, roz rozbija ją, rozrywa ją na strzępy, no widać, że jest wypasionym postacią. Coś fajnego o niej widać. I kiedy kończy, jest zdyszana w pełni zwycięstwa, to przychodzi ktoś i: o samuraju, jesteś wezwany, mamy dla ciebie zadanie. I dopiero przechodzimy do sceny w namiocie, kiedy Dajme mówi: o, potrzebuję waszej pomocy, bo coś tam. Okej. Okay. Trzy minuty sceny na początek, które już pokazują coś o, o postaci. To jest coś. O czym nie myślałem, podoba mi się, to jest świetny takeaway, zapiszę go sobie. I to można, o każdej postaci taką scenę można pyknąć i można zrobić scene mm -hmm. requestem, w sensie albo razem, słuchajcie, wymyślmy co fajnego twoja postać robi. To można robić w innej kolejności, prawda, mogą te, co jest dwóch samurajów w klanu lwa, albo tam, dobra, no teoretycznie, tak, znaczy, to już coraz ciężej może być spiąć na sesji, ale jedna scena, ten samuraj, który jest wypłaciony w walce, pokonuje wymiata na treningu, ktoś przychodzi, jest wzywany do dajmią. W rozmowie z dajmio spotyka Shugendrzę, drugiego skanulwa, 2, który w czasie tej rozmowy prezentuje swój kunszt. Nie pytam co on, jakby. Yy, no, ciężko mi teraz tak, jakby wydumać scenę za, za błażeja w tym wypadku, ale jakby robi coś, coś fajnego ze swoich umiejętności, na przykład w czasie rozmowy z dajmio. Czy ktokolwiek tam zlecał zadanie? Może mieć oddzielnie, może mieć też, że. Może być narratywistycznie, ale dobra, to, 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 dobra, to olejmy. Załóżmy, że ma scenę w czasie rozmowy. I potem, prawda, na końcu jest, dobrze, musicie pójść do lasu, wszystko ustalone, zgadza zgadzacie się, dobrze, tak będzie. I mówi tak, ale potrzebujecie jeszcze ten, yy, tam, pod, Będziemy potrzebowali pomocy zwiadowcy. I powiedzmy, który z tych, yy, ten, ale gdzie takiego znajdziemy? Powiedzmy, jedna z postaci graczy mówi tak, chyba mam pomysł. To cięcie kamery i jest scena z moją postacią, która gdzieś tam jest hmm. w lesie i też robi coś, ma jakieś fajne klimatyczne wejście. Okay. albo to przy, mi bardzo sensownie. W stylu... Wiem, że to się nie, stanie, nie stało, ale możemy jeszcze nad tym popracować. To można, to czy to nowa sesja i tak można by, jakby ma nowy pierwszy akt w pewnym sensie. Czy mm -hmm. tego chcemy, czy nie chcemy. Znaczy, dobra, nie no, Niestety. można, no, można kontynuować drugi akt, ale można zrobić mini reset i zrobić krótki nowy pierwszy akt. Mm -hmm. Że już jesteśmy w lesie otoczeni demonami i tam jest. Albo zaczynamy sesję od sceny, jak Bushi wyżyna demony. Taka trochę retrospekcja z tego, co się działo wcześniej. I to jest scena, mm -hmm. która ją wprowadza. No dobra, to w takim razie w sumie nawet mi się to podoba. Myślę, że tutaj zahaczyliśmy też trochę o właśnie problem budowania kampanii i to jest coś, na czym ja bym bardzo chciał skupić, żebyśmy. Możemy przejść bardzo, bardzo przykładami. Możemy wziąć jakiś, wiesz, możemy wziąć jakiś pomysł z tyłka na zasadzie przygotujmy kampanię do, do, do science fiction, tak? Żeby wiesz, cały czas wracać do jakichś takich naprawdę minimalnych pytań i potem mhm. się zastanawiać nad tym, tak, po to, kolejne, możemy zrobić jak tak... to robić. Eee, to, mogę wziąć coś, co mi chodzi po głowie. jakiś, a czy, raz, na, bo, Zawsze, kiedy gram w Deus Exa albo sobie posłucham muzyki z Deus Exa albo coś, mam ochotę zagrać RPG w klimacie Deus Exa. Cyberpunk, rząd. Tak, chociaż czasem nie będąc pewien, pewnym czym jest klimat Deus Exa, bo to nie jest oczywiste. E, <laughs> bo Deus Ex opowiada konkretną opowieść, i ona ma fajne elementy, tylko tak, czy po prostu zagrać jeszcze raz, prawda? Agenci w cyberpunkowi, pracujący dla rządu albo para rządowej organizacji, czy coś takiego? Może, ale dobra. Powiedzmy, że okay. to jest. To będzie temat na następne podku? W takim razie trzymaj się, hej. Na razie, hej.